Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Uchwała w sprawie wydarzenia zgody na wydzierżawienie odstąpienie od obowiązku szczegółowego typu zawierania umów dzierżawy w celu instalowania tabli informacyjno-reklamowych na gruntach i budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat. Proszę panie burmistrzu o informację. Tak jak wspominałem wczoraj na komisji, mija termin albo już upłynął, albo za chwilę upłynie termin na wydzierżawienie tych miejsc. Są to głównie miejsca tak tutaj na ogrodzeniu szkoły. Kiedyś to było budynek cechu, ale w tej chwili przy budowie tego domu kultury tamte panele nie będą montowane. Chodzi między innymi o ogrodzenie przy stadionie, jak również naprzeciwko kościoła, czyli tam na ogrodzeniu przy przedszkolu. Tutaj już z panem wójtem rozmawialiśmy i wola pana wójta jest taka, że w pewnych miejscach reklam nowych nie będziemy już stawiać ze względu na takie układy architektoniczne, bo tutaj wójt wczoraj wspominał, na ogrodzeniu szkoły będą tylko te reklamy, z którymi mamy jeszcze umowę, natomiast nowych nie będziemy zawierać, no bo to jest uważam za słuszne, lepiej eksponować ładne boisko niż powiedzmy te reklamy. I jednocześnie te reklamy tam dowody przynoszą, w związku z czym na pewno tutaj wójt będzie starał się reklam nie umieszczać tam, gdzie jest to jakiś szkodzi wizerunkowi gminy. Niemniej jednak no, warto było podjąć tą uchwałę, żeby mieć możliwość kontynuowania już zawartych umów na reklamie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję. Panie Tuszko, mam pytanie. Jaka to firma wykonuje tę reklamę? Zdawajcie sam korzyści dla gminy. Nie, to nie jest firma. To są różne firmy. Różne firmy. Natomiast tak? Mam tutaj zarządzenie, mogę państwu przeczytać, jaki jest koszt, który będzie firma nam płacić w zależności od rodzaju takiej reklamy. Głównie chodzi tutaj, bo mamy w zarządzeniu dwie stawki, rejon pierwszy i rejon drugi, ale mówimy tutaj o rejonie pierwszym, czyli ścisłym centrum Raszyna. I tak powiedzmy tablice reklamowe oświetlone, wolno stojące, to jest 25 zł za metr kwadratowy na miesiąc, tablice reklamowe oświetlone umieszczone na budynkach 22 zł. Tablice reklamowe oświetlone na ogrodzeniu 20 zł. Tablice reklamowe nieoświetlone, bo to głównie takie chodzi. 22 zł za metr kwadratowy miesięcznie. Tablice reklamowe nieoświetlone umieszczone na budynkach 20 zł za metr kwadratowy na miesiąc. Tablice reklamowe nieoświetlone umieszczone na ogrodzeniu 19 zł za metr kwadratowy miesięcznie. I teraz tak, te miejsca do wyjeżdżania, powiedzmy teren szkoły, kto pieniądze wtedy korzysta? Szkoła czy urząd gminy? Gmina. Gmina, tak? Teren przy stadionie. To są wszystko dla pan wspomina coś na temat urządzenia reklam na terenie Gminnego Ośrodka Sportu, czyli KS Raszyn Stadion. Zresztą pan wymienił, też pieniądze będą na konto gminy, także chodzimy. Trudno właśnie, jak to będzie. Tam zgodnie z umową, nie będzie, tylko jest tak, tam zgodnie z umową użyczenie tego terenu dla podmiotu, jakim jest plus podmiotu, on pobiera to z tego tytułu, ponieważ dysponuje grupę. To do tej pory tak. A jak będzie dalej? Jak się nie zmieni umowy z dodatkiem, to pan umowę rozumie się na podstawie tej umowy. Takie są właśnie reakcje. No dobrze, to chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Kolejne pytania? Proszę, panie Radny Kofer. Ja chciałam się spytać, czy to będą w ogóle wszystkie bezpłatne? Jakie bezpłatne? Przecież stawki, to są wszystko płatne reklamy. Ale to jest uzasadnienie. Wydawnictwo, a ale to jest ta uchwała pani radna, która została podjęta. Pan radny. Znaczy, widzę, że tylko trzeba powiedzieć, że komisja wnioskowała o odjęcie tej uchwały poprzedniej. Tak? Komisja budżetu, która się toczyła dyskusja, doszliśmy do wniosku, że bo tam była propozycja tej firmy ustawienie reklamy na terenie tutaj działki gminy, prawda? No, komisja wspólnie podzieliła takie zdanie, że żeby gmina nie wdawała się w takie, no, że tak powiem, te kontrakty z firmami, które coś tam chcą reklamować. Szczególnie, żeby tu nie było to na terenie gminy, bo jak otworzymy to pole, prawda, do ustawiania tych reklam, to później ono będzie trwało. Nie proponowaliśmy odrzucenia tej uchwały, ponieważ
chcieliśmy jakby, żeby gmina, czy ten, kto przygotowywał tą uchwałę, zaproponował tej firmie ewentualnie w innym miejscu, prawda? W przyszłości, jeżeli ich tam będzie satysfakcjonowało, to wtedy możemy taką uchwałę podjąć. I to był ten wniosek nasz na komisji, żeby tą uchwałę zdjąć w porządku i zaproponować im inne miejsce. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Nie ma. Zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Raszów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierża w celu instalowania tablic informacyjno-reklamowych na gruntach i budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw?